Trzej lekarzy ze szpitala imienia Barlickiego w Łodzi usłyszeli zarzuty narażenia życia i zdrowia 23-latka, który 3 lata temu zmarł w placówce po operacji przegrody nosowej. Według biegłych pacjent ten po operacji zamiast na salę wybudzeniową trafił na salę ogólną. Udusił się własną krwią. Prokuratura Śródmieście przedstawiła zarzuty narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu byłemu ordynatorowi oddziału chirurgii plastycznej oraz ordynatorowi oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Zarzut narażenia życia i zdrowia młodego mężczyzny oraz nieumyślne spowodowanie jego śmierci usłyszał lekarz, który przeprowadzał operację. Nie zapewniono prawidłowej hemostazy, a więc nie zabezpieczono przed krwawieniem. Nie doszło również do oznaczenia grupy krwi pacjenta. Ponadto bezpośrednio po zabiegu został on umieszczony w sali ogólnej, podczas gdy obowiązujące standardy nakazywały umieścić go w sali wybudzeń. Tam winien być monitorowany przez specjalistyczną anestezjologiczną pielęgniarkę i w razie potrzeby lekarza anestezjologa. W tej sprawie tak się nie stało. Oddział chirurgii plastycznej nie dysponował salą wybudzeń, mimo to realizowano tam operacje w znieczuleniu ogólnym. 23-letniemu pacjentowi w klinice przeprowadzono rutynowy zabieg prostowania przegrody nosowej. Według ustaleń prokuratury kilkadziesiąt minut po operacji pacjent stracił przytomność. Wyraźnie wyczytałem w historii, że nie było nadmiernego krwawienia podczas zabiegu operacyjnego. Ponadto pacjent został wybudzony, że własnymi siłami przełożył się ze stołu na wózek, z którym wywieziono go na salę chorych. Dodatkowo wiem, że pacjent został podłączony pod monitor i nic takiego się nie działo. I nagle po 5 następnych minutach, jak operator szedł do następnego zabiegu, to wszedł do pacjenta, bo tak jest w zwyczaju, stwierdził, że są zaburzenia oddechowe. Po przewiezieniu na oddział intensywnej terapii pacjent zmarł. O jego śmierci powiadomiła prokuraturę dyrekcja szpitala. Sekcja zwłok wykazała, że do zgonu młodego mężczyzny doprowadziła ostra niewydolność oddechowa spowodowana masywną aspiracją krwi do płuc. Medycyna jest w ogóle sztuką. To nie jest tak, że 2 plus 2 to jest 4. Każdy zabieg, najdrobniejszy zabieg, niesie z sobą pewne ryzyko. To ryzyko jest w niektórych zabiegach, tak jak w tym przypadku przegrody nosa, liczone w ułamkach procentów. To nie jest duże ryzyko, ale zawsze jest pewne ryzyko. Tym bardziej, że zabieg operacyjny, znieczulenie, ten wczesny okres pooperacyjny może wyzwalać takie mechanizmy w organizmie, które przedtem nie były w ogóle ujawnione. Trójce lekarzy, którym prokuratura postawiła zarzuty, grożą kary do 5 lat więzienia.